Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Na kanale, na którym przedstawiam moje podejście do chorób cywilizacyjnych. Okazuje się, że możemy wiele problemów związanych z chorobami takimi jak cukrzyca, nadwaga, otyłość, nadciśnienie tętnicze krwi, zrobić porządek, niekoniecznie wchodząc w zaawansowaną farmakologię. Dziś chciałbym przedstawić Państwu właśnie te aspekty, czyli jakby zarodki bardzo wielu chorób, mianowicie nazywamy to zespołem metabolicznym. Cóż to jest ten zespół metaboliczny? Otóż jest to 5 czynników, które stanowią właśnie jakby zalążek konkretnych chorób, a dotyczą co najmniej połowy społeczeństwa. Nie wszystkie 5 występuje u każdego mającego ten zespół metaboliczny. Chodzi o to, że mówi się, że z tych 5 czynników, jeśli chociaż 2 występują u pacjenta, możemy tą osobę zakwalifikować do grupy ryzyka wystąpienia u niej jakiejś choroby poważnej, degeneracyjnej w najbliższych 5 latach. Cóż to są za czynniki? Pierwszy, podwyższony poziom glukozy naczczo, podwyższony poziom ciśnienia tętniczego krwi, podwyższony poziom trójglicerydów, podwyższony poziom cholesterolu i nadwaga bądź otyłość. Zaczniemy być może od cukru, czyli podwyższony poziom glukozy naczczo. Chodzi o to, że wszystko absolutnie, co zjadamy, jest zamieniane w glukozę. Oczywiście oprócz minerałów, witamin, błonnika, cała reszta jest zamieniana w glukozę. To świadczy o tym, że organizm nasz ma konkretne potrzeby energetyczne, ponieważ ta glukoza służy właśnie po spaleniu w obecności tlenu do wytworzenia energii, którą nazywamy taki koenzym wymiennik właściwie energetyczny, to jest adenozynotrójfosforan i on właśnie powstaje w 3 krokach oddychania komórkowego pochodzący ze spalania glukozy w tlenie. A więc jeżeli mówimy o podwyższonym poziomie glukozy we krwi, to mówimy tylko o tym, że transkrypcja nadmiaru cukrów we krwi w tłuszcz już nie przechodzi tak sprawnie i prawdopodobnie u tego człowieka wykształci się w krótkim czasie choroba nazywana cukrzycą drugiego typu. Jak to wygląda? Otóż potrzeby energetyczne naszego ciała są konkretne. Żeby glukoza mogła dostać się do komórki i być w środku spalona właśnie w tych 3 krokach oddychania, musi być wydzielona przez trzustkę insulina. Ta insulina otwiera receptory insulinowe i transporterem glukozy, glukoza dostaje się do wnętrza komórki, gdzie zostaje poddana spalaniu. I teraz uwaga, jeśli komórka pokryje swoje zapotrzebowanie na energię, zamyka receptor insulinowy i cukier i insulina pozostają we krwi. Żeby nie wykształciła się u nas cukrzyca drugiego typu, organizm zamienia ten nadmiar glukozy w tłuszcz, albowiem tłuszcz i cukier składają się z tych samych pierwiastków, to są tylko węgiel, wodór i tlen. Kształt cząsteczki tylko, czyli konfiguracja, ułożenie tych klocków decyduje o tym, co jest cukrem, a co jest tłuszczem. Oczywiście cukier, czyli cząsteczka glukozy jest bardzo przestrzennie, w ogóle węglowodany, przepraszam, są przestrzennie bardzo mocno rozbudowane, przez to te połączenia międzycząsteczkowe są długie, łatwy jest dostęp enzymów, więc ten cukier bardzo szybko się rozkłada i daje ten pozytywny efekt energetyczny. Natomiast tłuszcz już jest bardziej skoncentrowany, tworzy łańcuch węglowy i tak dalej, łatwo go zapakować do adipocytów, czyli komórek tłuszczowych. A więc, jeśli ten mechanizm zaczyna szwankować, to coraz więcej cukru poposiłkowego zostaje we krwi. Ponieważ wątroba jest w stanie zmagazynować tylko 20% swojej masy tych glicerydów, więc później zaczyna upakowywać to w naszej jamie brzusznej, tworząc tak zwany brzuszek, tworząc w środku tłuszcz wewnętrzny, tłuszcz wisceralny.
Jeżeli ten mechanizm się wyczerpuje i ustaje skuteczność zamiany nadmiaru cukru w tłuszcz, wtedy ten cukier pozostaje we krwi i mówimy o podwyższonych poziomach glukozy, stanie przedcukrzycowym bądź też już pełnoobjawową cukrzycą. A więc to jest jakby pierwszy aspekt podwyższonego poziomu cukru, ale drugim aspektem jest brak odpowiedniej homeostazy. Dlatego, że homeostaza, czyli równowaga, w zasadzie równowaga w naszym ciele sprowadza się do równowagi płynów, ponieważ 75% masy naszego ciała to jest woda, a więc głównym aspektem tej homeostazy będzie równowaga kwasowo-zasadowa. Co to oznacza w dużym uproszczeniu? To oznacza, że żołądek ma być stricte kwaśny, a reszta płynów ustrojowych, poczynając od płynów śródmiążowych, poprzez, załóżmy kończąc na płynie mózgowo-rdzeniowym, muszą te płyny być już alkaliczne lekko. A więc ta równowaga kwasowo-zasadowa ma bardzo ważne znaczenie. Dlatego, że jeżeli ona się obniża, to jeden z tych płynów, czyli osocze naszej krwi, przestaje utrzymywać rygorystyczny, wąski wycinek pH. Czyli to jest 7,35 do 7,45. Takie jest pH krwi tętniczej. Jeżeli osocze spada o 1/10 i ma zamiast 7,35, ma 7,30, to nie o 7, o 0,05. To znaczy, że ilość jonów wodoru w osoczu krwi zwiększa się. Odruchem obronnym krwi jest agregacja. Czyli dochodzi, możemy to nazywać rulonizacją, agregacją erytrocytów. Czyli pod mikroskopem widzimy, że te erytrocyty nie pływają sobie swobodnie w osoczu, tylko są posklejane. Tworzą właśnie takie agregaty. No i tu mamy bardzo poważny problem, dlatego że taka krew dużo trudniej ulega prawidłowej saturacji, czyli wysyceniem tlenem. Pojedynczy erytrocyt powinien przyłączyć hemoglobiną 4 atomy tlenu, niemniej jednak, jeśli pojedynczy erytrocyt jest elementem takiego agregatu, czyli są posklejane, to niestety tego tlenu nie przyłączy. To prowadzi do częściowej hipoksji, czyli niedotlenienia tkanek i komórki wtedy tych tkanek zmuszone są przełączyć się na beztlenową glikolizę, czyli pozyskują energię ze spalania glukozy bez obecności tlenu. Implikuje to bardzo wiele rzeczy, ponieważ komórka produkuje w takim wariancie 36-krotnie mniej energii niż w przypadku spalania w 3 krokach oddychania komórkowego i jej akceptacja cukru drastycznie się zmniejsza. Ona nie potrzebuje tyle glukozy, ponieważ nie ma jej i tak jak spalić. I wtedy jeszcze większa ilość tego cukru pozostaje we krwi. No i mamy poważny problem, oczywiście to jest zamieniane cały czas permanentnie w trójglicerydy, to jest pakowane do tkanki tłuszczowej, pojawia się nadwaga, potem otyłość pierwszego, drugiego, trzeciego, a może i czwartego stopnia. I mamy piąty, ten ostatni element tej układanki. Natomiast to dotyczyło do tej pory tylko podwyższonego poziomu glukozy we krwi, ale aspekt agregacji erytrocytów jest aspektem nadciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli spojrzymy na układ krążeniowy z punktu widzenia hydrauliki płynów, to z jednej strony mamy pompę, czyli serce, która pompuje bez przerwy, no jak się zatrzyma, to wiemy, co się dzieje. Dalej mamy pompy cyrkulacyjne, czyli tętnice i mamy rurki, które odprowadzają to wszystko, bo to jest obiekt zamknięty, czyli żyły. I teraz problem jest taki, że największą część układu krwionośnego stanowią naczynia włosowate, ponieważ tam następuje zrzut z osoczem wszystkich substancji odżywczych do płynów śródmiąższowych, a stamtąd oczywiście transportem przez błonę komórkową odbywa się odżywianie komórkowe. Ale co to dla nas oznacza? Jeżeli krew tworzy agregaty i zaczyna się trudno przesuwać w naczyniach włosowatych, to stawia opór. Ale jeżeli z jednej strony pompy wszystkie pompują, a tu mamy opór, no to w układzie powstaje nadciśnienie. I z tego punktu widzenia problem jest stosunkowo łatwy. Większość osób decyduje się na tak zwaną stabilizację farmakologiczną, czyli na nadciśnienie przyjmują leki na nadciśnienie, ponieważ całe to zjawisko zaczyna powodować problemy
bo nie likwidowane są problemy krążenia w naczyniach włosowatych. Leki na nadciśnienie rozszerzają naczynia, ale efektywność ich największa jest w naczyniach obwodowych, tych, które mają po kilka milimetrów, czyli są wielkie w stosunku do erytrocytu, do czynnika, który przepływa nimi, tak? Więc tam stosunkowo łatwo jest uzyskać efekt obniżenia ciśnienia. Niemniej jednak te 20%, o które te naczynia powiększają się, te tętnice, w przypadku naczyń włosowatych niewiele może dać, dlatego że średnica pojedynczego erytrocytu to jest około 7 mikrometrów, pomijając oczywiście zjawisko anizocytozy, gdzie niektóre erytrocyty mogą być dużo większe, ale na średnica pojedynczych naczynek krwionośnych, tych najmniejszych, jest porównywalna właśnie ze średnicą erytrocytu. Więc jeżeli nasza krew nie spełnia tych warunków fizykochemicznych, tworzy agregaty, będzie tworzyła opory. W oczywiście ekstremalnych warunkach może dochodzić do zatrzymania się tego agregatu i w przypadku mózgu wtedy mówimy o udarze niedokrwiennym, bo obszar poza tym miejscem jest niedokrwiony, ale w przypadku płuc mówimy o zatorze, a to samo zjawisko, kiedy dotyczy żył głębokich w naszych łydkach, mówimy o zakrzepicy. No, moi mili, to jest dosyć poważny problem, a zaczyna się od tego, że mówimy, że nadciśnienie no po prostu utrzymujemy sobie w ryzach, biorę sobie akard czy tam inne problemy, jeżeli nie dają rady i dalej mamy obrzęki, bo przecież spływa nam ta limfa do stóp, tam grawitacja najszybciej działa, więc jeszcze dochodzą diuretyki, czyli lekarstwa wzmagające produkcję moczu, czyli mikcję. A więc mamy tu nadciśnienie. Zupełnie inaczej, podchodzę do tego zupełnie inaczej. My musimy zapobiec agregacji erytrocytów i tu będzie miała szczególnie duży wpływ na to równowaga kwasowo-zasadowa, która jest elementem naszej homeostazy.